Najbardziej lubię uczyć się fizyki i biologii. Bardzo chcę rozmawiać tutaj z ludźmi o metafizyce, psychologii i filozofii. Kocham teatr. Szeroko interesuję się wszystkim co lata. Fizyką, matematyką. Piszę wiersze. Uwielbiam pracować w laboratorium i pytać dlaczego, dlaczego, dlaczego. To już piąta edycja obozu naukowego Adamet Smart Up. Niesamowicie cieszy nas to, że mamy przyjemność gościć 50 młodych ludzi, którzy mamy nadzieję, że sprawią, że ten obóz będzie jeszcze bardziej interesujący niż poprzednie, a wiemy, że tym, co stanowi o wartości naszego przedsięwzięcia, jest ich niesamowita energia, radość i chęć rozwoju. Na początku była gra rekrutacyjna, potem dostawaliśmy maila, czy możemy przystąpić do następnego etapu, którym było pisanie listu motywacyjnego, ale chyba taki najbardziej emocjonujący był moment, kiedy przeczytałam maila, że szczęśliwie możemy zaprosić Ciebie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Znajdujemy się na kampusie SGGW, gdzie jedna grupa prowadzi zajęcia z oczyszczania białek. Próbujemy zaobserwować ruchy Browna w roztworze mleka w wodzie. Druga prowadzi badania internistyczne. Testujemy odruch kolanowy. Natomiast trzecia uczestniczy w warsztatach z druku 3D. Drukuje się, mój projekt się drukuje. Cosmic Ready, zawieszka. Od 4 lat organizujemy obozy, na których osoby z różnych szkół, które nie miały wcześniej kontaktu z nauką akademicką, mają szansę dotknąć sprzętu, wykonać określone doświadczenia, spotkać się z fajnymi wykładowcami, którzy potrafią w sposób przystępny przekazać wiedzę. Moja przygoda z programem Adamet Smart Up rozpoczęła się 3 lata temu, kiedy pojechałam na obóz naukowy. Czyścimy płuca aktualnie, żeby mieć gotowy preparat z samych płuc. W tym roku powróciłam w roli wychowawcy. Zapraszam Was na zajęcia grupy medycznej. Dzisiaj przeprowadzimy sekcję narządów śluzowych. Jak widać, jest to więź na całe lata. Stanowczo widzę się w przyszłości w takim labie. Farmaceutyka jest jedną z ciekawszych dziedzin, jaką można się zajmować na uniwersytecie lub w firmie medycznej, takiej jak właśnie Adamet. Jest to miejsce, w którym zebrała się niesamowita społeczność. Jednego wieczoru kolega ujawnił się, że chciałby poprowadzić zajęcia kuralne i już powstał Adametowy chór. Najbardziej podobały się warsztaty z badania przedmiotowego i podmiotowego. Wykonuję badanie palpacyjne. Czy boli? Nie boli. No dobrze. To było bardzo ciekawe dowiedzieć się faktycznie, co robi lekarz w trakcie tego badania, kiedy nas bada, oraz jak my możemy to zrobić. W sali 4 grupa fizyczna ma zajęcia z analizy matematycznej. Jak na razie mamy tutaj kadłub, wycięte dziurki pod odpowiednim kątem. Mi się zdaje, że konkurencja jest tutaj bardzo silna. Nie wiem, czy mamy jakiekolwiek szanse. Uważam też za wartościowe to, że są organizowane różne wycieczki, na przykład do instytucji badawczych. Będziemy mieli też zajęcia z gotowania. Była to świetnie spędzona część wakacji. Poczułem to, jak to jest zacząć być lekarzem i czy w ogóle się tym sprawdzę. Nauczyłam się myśleć jak naukowiec. Uwierzyłam w siebie, nabrałam więcej pewności w swojej umiejętności.